Kolejna część programu Wolne Głosy i kolejny z naszych gości. Tym razem łączymy się z panem Piotrem Sieczkowskim, historykiem, pasjonatem historii polskich kresów. Halo, czy się słyszymy? Tak, dobrze się słyszymy. Witam. Dzień dobry. Witam serdecznie. Telewizja Republika, Marcin Bąk. Panie Piotrze, obchodzimy dzisiaj wspomnienie Krwawej Niedzieli, wydarzenia tragiczne na Wołyniu, kolejna karta krwawej historii polskich kresów. Jeszcze kilkanaście lat temu o męczeństwie Polaków na Kresach nie było zbyt wiele słychać. Bardzo wielu Polaków nawet nie wiedziało o tym. Różne były tego przyczyny. Od kilku lat mamy do czynienia z przywracaniem pamięci o Wołyniu. Jakby pan ocenił stan wiedzy, stan prac nad upowszechnieniem tej świadomości w Polsce? Więc mnie się wydaje, że w tej chwili jest po prostu ogromne pociągnięcie do przodu, jeżeli chodzi o świadomość przede wszystkim wśród młodych ludzi, bo jak się pojawił film Wołyń, to sam wiem, jak namawiałem młodzież, żeby na niego szła i były na ten temat dyskusje i tego się nie dało nie ugryźć i nie przemyśleć. Oczywiście dla mnie, jako dla osoby zainteresowanej, to mogę powiedzieć, że przecież w tej chwili jest mnóstwo książek, które na ten temat opowiadają, powiedziałbym, w różny sposób, wielokrotnie w taki sposób nawet bardzo drastyczny. Nie wszystko się da czytać. Ja miałem okazję czytać młodzieży poszczególne fragmenty różnych opisów z Wołynia, to potem były pretensje, że ja dzieci straszę jakimiś makabreskami. Ale to jednak świadczy o tym, że zainteresowanie jest, że ono się zwiększa i że w stosunku do tego, co było 20 lat temu, to jesteśmy, proszę pana redaktora, dużo, dużo do przodu. A jeżeli jeszcze będzie sytuacja, że nasze władze staną na wysokości zadania, bo tutaj się stało to szczęśliwie, że mamy ten dzień upamiętniony jako 11 lipca, dzień tej tragedii narodowej wołyńskiej, jeżeli te władze będą stawiać na przypominanie tego i na jakby molestowanie Ukraińców, że trzeba zmierzać do prawdy, a nie tylko i wyłącznie żyć w jakiejś iluzji, no to, to będzie dobrze. No przecież... Panie Piotrze, trzeba zmierzać do prawdy i to prawdy po obu stronach, jakby nie była ona bolesna. Według badań przeprowadzonych całkiem niedawno przez Polską Akademię Nauk i grupę Rating, 83% Ukraińców twierdzi, że historia nie jest istotna, historia Wołynia. Zaledwie 7% uznaje Ukraińską Powstańczą Armię za organizację odpowiedzialną za rzeź wołyńską. 7%. Stan świadomości tego wydarzenia na Ukrainie jest bardzo mały. No tak, oczywiście. Nie dalej jak pół roku temu rozmawiałem z Ukraińcami, taką ekipą, powiedzmy sobie, w wieku lat 40, 50, 60. Oni chwalili Banderę. Przy pytaniu, co oni na jego temat wiedzą, oni nic nie potrafili powiedzieć, poza tym, że stoi na pomniku. No to proszę pana, jeżeli się nic nie wie, no to, to właściwie o czym my rozmawiamy? U nich stan wiedzy jest żaden. Zarówno stan wiedzy o historii, jak i stan wiedzy o geografii, jak i świadomość zwiedzania własnego kraju jako takiego i przeżywania faktu, że to przecież są trzy różne kraje, albo może nawet pięć różnych krajów, prawda? Krym, Zakarpacie, Polska, Galicja, powiedzmy sobie środkowa Ukraina, jakieś Zadnieprze, to wszystko są różne kraje. Oni tego nie mają żadnego pojęcia o tym. To wie pan, to jest społeczeństwo, jeżeli to tak można nazwać, chociaż ja byłbym bliżej określenia tłuszcza, która stara się przeżyć za wszelką cenę, tak jak kwiatek w wazonie. No ładnie wygląda, tylko jaką perspektywę życiową ma kwiatek w wazonie? 5 dni, tak? I to jest tyle. No tak, ale jest to kraj, z którym graniczymy i relacje musimy sobie jakoś układać. Są to nasi sąsiedzi. Czy jest jakaś szansa na to, żeby ta prawda przebiła się do społeczeństwa ukraińskiego, żeby oni ją zaakceptowali, przerobili tą lekcję historii i się z nami w uczciwy sposób pojednali? Na pewno trzeba docierać do nich z różnego rodzaju publikacjami.
Na pewno sprzyja temu fakt, że mnóstwo ludzi tutaj przyjeżdża z Ukrainy i cośkolwiek innego widzi i cośkolwiek innego słyszy i pewnie się z tym otrzaska. No ale to jest, podejrzewam, praca na jeszcze jedno pokolenie. Po prostu. Na jeszcze jedno pokolenie. Poza tym na pewno czynniki zewnętrzne wymuszają na nich jakieś zachowania, powiedzmy może propolskie. No. Co oczywiście wcale nie musi mieć historycznego uzasadnienia, czy też powodować, że oni będą historię rozumieli i z tego będzie wynikała ich propolskość. Mogą tego nie rozumieć, ale mogą się zachowywać przyzwoicie po prostu. Natomiast dla mnie najważniejszą rzeczą jest to, żeby dla nas, jako dla tych, którzy żeśmy to przegrali, bo nas tam wymordowano, potem nas stamtąd wygoniono, a potem jeszcze postanowiono, że wszystkie nasze ślady się tam zatrze i nic tam nie będzie. Żeby jednak można było tam jeździć, to upamiętniać i żeby to była prawda. Nie może być tak, jak jest dzisiaj w Przebrażu, przecież takiej bardziej znanej z tej, że tak powiem, epopei wołyńskiej miejscowości, gdzie stoi się przed pomnikiem tych, którzy tam się bronili i nie można się doczytać, z kim oni walczyli. Czy w Hucie Pieniackiej, Stepańskiej, przepraszam, w Hucie Stepańskiej. Tak samo, stoi się przed pomnikiem, nie można się doczytać, z kim tam wojowano. To jak to jest? To przecież to jest nasza wina, że my tego nie stawiamy jako rzeczy ważne. Przecież nie może być. Przecież to... Fakt, że dziadowie czy pradziadowie dzisiejszej młodzieży ukraińskiej mordowali Polaków, nie obciąża ich, tej młodzieży, chyba że będą na tyle odważni albo bezczelni, że będą chcieli być beneficjentami tamtych zbrodni. Ale jeżeli nie chcą być beneficjentami tamtych zbrodni, to nic ich nie obciąża. Przecież nikt nie odpowiada w sensie bezpośrednim za czyny pradziadka. No właśnie, panie Piotrze, i tu jest być może to, o czym pan przed chwilą wspomniał, Stepan Bandera, którego Ukraina wzięła sobie na takiego fundatora nowożytnego państwa ukraińskiego, jako człowieka, który, do którego się odwołuje bezpośrednio. Czy to nie był historyczny błąd Ukraińców, bo przecież mieli inne postacie z historii, na które mogli się powołać, choćby atamana Petlurę, na którego rękach no, nie było takiej ilości polskiej krwi, który walczył nawet ramię w ramię z Polakami przeciw bolszewikom w 20 roku. Czy nie popełnili historycznego błędu, wybierając sobie na mit założycielski Ołun i Banderę? Mnie się wydaje, że Ołun i Bandera to jednak jest ogromny margines. Ta armia UPA liczyła około 60 tysięcy żołnierzy, może trochę więcej. Więc dla Ukraińców, którzy żyli w Polsce, a było ich ponad 4 miliony, to nie jest jakaś gigantyczna suma. A przecież po sowieckiej stronie tych Ukraińców jest jeszcze 30 milionów. Więc tym bardziej jest to znikoma ilość. Natomiast jest to przykład skrajnego takiego szowinizmu, który swoją agresją i takim, powiedziałbym, zdecydowanym działaniem jeszcze w oparciu o takiego fajnego sojusznika jak Adolf Hitler, przynajmniej momentami, jest w stanie, że tak powiem, zawładnąć jakąś częścią tego społeczeństwa. Dzisiaj ja nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego Bandera stoi na pomniku. Przecież ten facet nigdy w życiu niczego nie zbudował, niczego nie osiągnął. Poza tym, że albo był terrorystą, albo siedział w więzieniu, albo był uciekinierem. I nic więcej. Mamy jakieś dzieło polityczne, dzieło merytoryczne związane z funkcjonowaniem narodu, które zbudował Bandera? Nie ma takiego czegoś nigdzie. No czyli... Być może był to błąd historyczny. Zobaczymy, jak się będą polsko-ukraińskie relacje układały w najbliższych miesiącach i latach. Bardzo dziękuję, panie Piotrze, za wypowiedź dla Telewizji Republika. Pozdrawiam Telewizję Republikę. Pozdrawiamy także. Do usłyszenia. Mam, proszę państwa, wyniki informacji państwa głosowania na pytanie... Czy dojdzie do kolejnych kontrmanifestacji wobec miesięcznic smoleńskich? 81% państwa
twierdzi, że tak, że takie kontrmanifestacje będą miały miejsce. 19 jest zdania, że nie, że ten ruch będzie się wypalał. Za wszystkie SMS-y oczywiście bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję także za ostatnie pół godziny spędzone wraz z Telewizją Republika i namawiam do tego, żebyście Państwo dalej oglądali nasze programy. Już za chwilę gorąco zapraszam na magazyn wojskowy, a po nim kolejne programy Telewizji Republika o 20:00 program W Punkt. Marcin Bąk, do zobaczenia.